Rosnąca ilość odpadów wytwarzanych przez nowoczesne społeczeństwa i gospodarki oraz ograniczenie globalnej emisji gazów cieplarnianych to jedne z kilku najważniejszych wyzwań naszych czasów. Problem – odpady organiczne. Może jednak stać się rozwiązaniem, źródłem zielonej energii i ciepła. Blisko 80% globalnej energii elektrycznej pochodzi ze spalania paliw kopalnych. Ocenia się, że 29% gazów cieplarnianych emitowanych przez państwa członkowskie OECD pochodzi właśnie z produkcji energii elektrycznej. Prowadzonych jest wiele działań na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla, ale warto pamiętać, że drugim gazem w największym stopniu wpływającym na wzrost temperatury na Ziemi jest metan. Człowiek jest odpowiedzialny za 60% globalnej emisji metanu, a jego głównymi źródłami jest przemysł wydobywczy, a także rozkład śmieci na wysypiskach i produkcja rolna. A gdyby istniało rozwiązanie, które jest alternatywą dla wykorzystania paliw kopalnych, a także pozwala uporać się z odpadami organicznymi i zmniejszyć emisję metanu? Otóż istnieje. Są nim biogazownie pozwalające na produkcję energii elektrycznej lub biometanu. Biogaz jest odnawialnym źródłem energii, mieszaniną gazów powszechnie tworzących się w środowisku, w tym metanu. Powstaje tam, gdzie materia organiczna, czyli rośliny i szczątki zwierzęce, są rozkładane przez bakterie bez dostępu tlenu, na przykład na bagnach. Stąd jego pierwotna nazwa – gaz błotny lub bagienny. Biogaz występuje też naturalnie – w oczyszczalniach ścieków, na składowiskach odpadów organicznych, w czasie fermentacji odpadów organicznych w gospodarstwach czy zakładach przetwarzających produkty rolnicze. Biogazownie pozwalają kontrolować ten proces i wykorzystać powstający naturalnie gaz jako czyste, odnawialne i niezawodne źródło energii. Sercem biogazowni jest komora fermentacyjna, gdzie materia organiczna jest rozkładana przez mikroorganizmy bez dostępu tlenu i światła. Powstający gaz, którego głównym składnikiem jest metan, zasila agregaty prądotwórcze lub tak zwane agregaty kogeneracyjne, pozwalające na produkcję jednocześnie energii elektrycznej i ciepła. Alternatywnie biogaz z biomasy może też zostać oczyszczony, dzięki czemu uzyskuje skład gazu ziemnego. Pozwala to na jego tłoczenie do sieci przesyłowej, którą trafia do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Produktem ubocznym procesu są bezwonne nawozy organiczne, które mogą zostać wykorzystane na potrzeby rolnictwa. Dla przedsiębiorstw i lokalnych społeczności funkcjonowanie biogazowni oznaczać może tańsze gospodarowanie odpadami. Znaczny potencjał w tym zakresie biogazownie oferują zakładom przetwarzającym produkty pochodzenia rolniczego, na przykład cukrowniom, gorzelniom, browarom, przetwórniom owoców i warzyw i tym podobne. Odpady organiczne mogą być niemalże darmowym źródłem biogazu, a funkcjonowanie biogazowni może oznaczać dla lokalnego biznesu i społeczności energię i ciepło pochodzące z odnawialnych źródeł w bardziej przystępnych cenach. Budowa biogazowni może wspomagać rozwój regionalny poprzez zwiększenie aktywizacji gospodarczej danego obszaru i tworzenie sprzyjających warunków dla lokalnej przedsiębiorczości. Człowiek wytwarza coraz większe ilości odpadów organicznych, które można wykorzystać do produkcji czystych źródeł energii z wieloma potencjalnymi korzyściami dla zrównoważonego rozwoju. Produkcja biogazu to krok w kierunku przyszłości, w której zasoby są ponownie wykorzystywane, zaspokojenie potrzeb energetycznych jest łatwiejsze, a emisja gazów cieplarnianych mniejsza.